Proszę Państwa, nasze doświadczenie jest takie. Jeżeli spotkamy się z człowiekiem nietuzinkowym, ciekawym, który nam otworzy jakieś okno, jakiś horyzont nowy zobaczymy, to tamtego spotkania się nigdy nie zapomni. Siedzi akurat przede mną dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, pan dr Żak. I było takie sympozjum na temat porucznika Karola Wojtyły. I właśnie w oparciu o dokumenty pan dyrektor pokazał tamtą sylwetkę, jej przymioty. Panie dyrektorze, tamto spotkanie na zawsze zapisało się w mojej świadomości. To było jedno z ważnych spotkań, a takich spotkań wiele miałem w życiu, chociażby z Janem Pawłem. Ludzie pamiętają jedno słowo, jedno zdanie, jedno spojrzenie. Szanowni Państwo, wielcy ludzie nie przemijają. I po 50 latach od śmierci spotkanie z Gawliną nadal jest przygodą. Można się wiele od niego uczyć. Ja osobiście przez lekturę jego wspomnień, przez czytanie jego homilii, wiele się od niego nauczyłem. Bardzo wiele się od niego nauczyłem. Że biskup polowy to musi być biskup na walizkach, na kołach albo w powietrzu, no mniej wodą, bo tej wody mamy nie za dużo. To jest raz. Druga sprawa. No nie wolno narzekać. Jechaliśmy na rocznicę Monte Cassino. Był boarding o 12 o północy. Mówię, niech mi który tylko zacznie narzekać, pomyśleć, co było 70 lat temu. No nie było narzekania. Moi drodzy, spotkanie z Gawliną to wielka przygoda, żeby zrozumieć, czym jest wojsko i czym jest ta współpraca medyka i duchownego. To są dwaj towarzysze nieodłączni żołnierza, oficera. Szykujesz się do wojny? Szykuj medyków. Szykujesz się do wojny? Przygotuj duchownych. Bo trzeba będzie udzielać rozgrzeszenia, trzeba będzie odprawiać pogrzeby, trzeba będzie prostować morale, bo niechęć, a nawet nienawiść do tych, co zabili mojego kolegę, może zaciemnić umysł i decyzje mogą być złe. Gawlina właśnie był tym, który miał niesamowity, znaczy no wielką moc oddziaływania na wojsko. Po pierwsze, czego się od niego uczę? Może tak powiem nieskromnie, że Józef Józefowi podobny. No, bardzo tu się zdziwiłem, jak ksiądz mówi o tych homiliach, żeby nie dłużej niż 10-15. Proszę księdza, ja mówię 7. Kiedy byliśmy w Iranie, cywilna uroczystość trwała 2,5 godziny, a msza trwała z homilią 22 minuty. Jest tutaj świadek jeden i drugi. Proszę Państwa, zawsze mówię, lepszy niedosyt niż przesyt. Mam tutaj studentów VAT-u i wiedzą, że nigdy nie zanudzę. 45 minut, 50 to maksimum. Druga sprawa, zero polityki. No Gawlina był ponad politykami, no bo gdyby się dał uwiązać, no to by przegrał. A on zawsze widział człowieka, widział naród, któremu widział żołnierza, któremu trzeba służyć. I moi drodzy, dla mnie spotkanie po 50 latach od śmierci Gawliny no, jest wielką przygodą. I więcej, ta konferencja, żałuję, że nie mogę być na wszystkich spotkaniach, bo niestety obowiązki kolejne mi nie pozwolą, ale będę na pewno czytał z wielką uwagą wszystkie referaty, krytycznie, oczywiście krytycznie. Niemniej jednak, moi drodzy, to jest impuls do tego, żeby jeszcze bardziej tego człowieka poznać. Jeszcze bardziej. Proszę potwierdzić się, że Zbyszku, czy w czasie ingresu to miałem jego pastorał, czy gala? To była gala, ale też Józef. Także to... I w ogóle się nam zdarzyło, że jeden był tylko na P, a to był Gawlina, Gal, Głódź, no i Gwóźdek. Tak to już jest w tym wojsku. Proszę Państwa,
Bardzo dziękuję wszystkim Państwu prelegentom za to, że próbujecie przybliżyć tą sylwetkę. A ja myślę, że najważniejsze jest to, by wzbudzić zaciekawienie. Bo każdy z nas musi dotknąć nieraz materiałów archiwalnych. Musi sam przeczytać wspomnienia. To jest fenomenalna, fenomenalna książka. Musi sam. Bo wiecie Państwo, że prawda odkryta przeze mnie staje się moją prawdą. Ona zaczyna we mnie żyć. Dlatego bardzo Państwu dziękuję za ten wkład w poznanie arcybiskupa Józefa Gawliny. To mnie się również przyda, bo chciałbym go jeszcze bardziej zgłębić, no i naśladować, no bo jak inaczej. Dziękuję bardzo.